266 lat skończyłby dzisiaj Mozart, a przy telefonie Radosław Fogiel, poseł i rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Czy dzisiaj możemy się spodziewać uchwały o solidarności z Ukrainą? Tak, taki jest plan. To jest uchwała nie tylko zresztą o solidarności z Ukrainą, ale uchwała, która dość jasno ocenia sytuację, w której dzisiaj jesteśmy, i która również apeluje do rządów i parlamentów krajów Unii Europejskiej, krajów NATO o reakcję, o zapewnienie nienaruszalności granicom Ukrainy. Wczoraj po południu podczas Komisji Spraw Zagranicznych pracowaliśmy nad tekstem tej uchwały. Ona powstała z dwóch propozycji, które okazały się nawzajem uzupełniające i muszę przyznać, że pozytywne było to, że zdecydowana większość członków komisji z różnych sił parlamentarnych pracowała tutaj wspólnie, że w obliczu tych wyzwań, które są związane z sytuacją na wschodzie, jesteśmy w stanie współpracować. Czyli w tej sprawie nie ma totalnej opozycji? I jak dotąd, to oczywiście nauczeni doświadczeniem musimy, tak przynajmniej bym proponował, zachować zasadę ograniczonego zaufania, bo różnie to już w ostatnich latach bywało. Poza tym no, też Komisja Spraw Zagranicznych jest komisją specyficzną. Tam rzeczywiście staramy się skupiać na merytorycznych kwestiach, ale jest to jakaś pozytywna jaskółka. Zobaczymy, czy uczyni wiosnę. Powiedział pan już wiosna już za dwa miesiące, panie pośle, ale to chyba nie będzie wiosna w polskiej polityce. Polska polityka stoi na konflikcie i to od wielu, wielu lat. A jeszcze proszę a propos tej uchwały powiedzieć, jasno ocenia sytuację, czyli jak ocenia, co mówi ta uchwała? Uchwała stwierdza, że po pierwsze Ukraina już jest ofiarą agresji rosyjskiej, bo ta agresja przecież może przyjąć różne formy. Jasno stwierdza, że to Rosja swoimi działaniami dąży do destabilizacji w Europie, co jest zagrożeniem no, nie tylko dla samej Ukrainy, dla Europy, ale również dla Polski. Mówi też o tym, że kraje, bo mówimy teraz o Ukrainie, ale przecież to są przymioty, które charakteryzują wszystkie niepodległe kraje, że kraje mają prawo do, narody mają prawo do samostanowienia, nienaruszalność granic, integralność terytorium jest rzeczą podstawową i mają prawo również do decydowania o swojej przyszłości, o ewentualnych sojuszach czy ubiegania się o członkostwo w takich czy innych organizacjach międzynarodowych. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. I to jest zgodnie z tym, o czym mówi prezydent Joe Biden, który nie zgodził się na rosyjskie warunki postawione przez prezydenta Putina. Jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, no to mamy nie tylko wyrazy solidarności, ale mamy spór kolejowy. Czy ten spór martwi polityków Prawa i Sprawiedliwości? Czy znajdują i znajdą wyjście z tej sytuacji? Oczywiście, poza tym kontekstem bezpieczeństwa są różne codzienne kwestie związane z relacjami między naszymi krajami. Tu oczywiście my musimy troszczyć się o polski interes gospodarczy. Liczę, że ten spór, to nieporozumienie związane z transportem kolejowym zostanie rozwiązane. Wiem, że
podczas swojej ostatniej obecności w Polsce, kiedy był przyjmowany przez prezydenta Andrzeja Dudę, prezydent Ukrainy, ta kwestia również miała być poruszana, bo no, kwestie handlowe są korzystne dla obu stron i myślę, że tu nie ma sensu brnąć w jakieś nierozwiązane spory. Z punktu widzenia Warszawy nie ma sensu, z punktu widzenia Kijowa widocznie taki sens jest, skoro ten spór i ta blokada transportu kolejowego trwa już dużo, grubo ponad miesiąc, a może i 2,5 miesiąca. To prawda. No i jest to sytuacja, która z naszego punktu widzenia jest niewłaściwa. Będziemy robić wszystko, żeby tu dojść do porozumienia, żeby ta sytuacja została jak najszybciej rozwiązana. To wróćmy na ulicę Wiejską. Czy Marian Banaś, prezes NIK-u, straci immunitet w czasie tego posiedzenia? Na razie udało się, bo opozycja podejmowała próby obstrukcji, próby uniemożliwienia pracy komisji regulaminowej, która zajmuje się kwestiami immunitetów. Udało się, że ta komisja wyraziła opinię pozytywną, jeśli chodzi o odebranie immunitetu prezesowi Banasiowi. Jednak nie mamy jeszcze pewności, nie jest przesądzone, czy będziemy o tym decydować już na tym posiedzeniu Sejmu, czy jeszcze, czy na następnym. To będzie decyzja podjęta prawdopodobnie dzisiaj, za półtorej godziny rozpoczyna się posiedzenie. Czy jakby Marian Banaś stracił immunitet, czy to oznacza, że przestaje być prezesem NIK-u? Nie, absolutnie tego nie oznacza. I to jest również przyczyna, dla której pan Marian Banaś, który twierdzi, że wszystkie te zarzuty są wyssane z palca i bardzo łatwo je obalić, dla której mógłby zrzec się tego immunitetu, gdyby chciał, i te zarzuty, jak mówi, w czasie jednej rozprawy obalić. Mieliśmy już taki przypadek, niestety to pokazuje jakąś nie najlepszą passę tej instytucji. Mieliśmy taki przypadek z poprzednim szefem Najwyższej Izby Kontroli, pan Krzysztof Kwiatkowski, dziś senator, zrzekł się immunitetu jako prezes NIK w związku z zarzutami związanymi z ustawianiem konkursu. To przedstawiono mu zarzuty, proces się toczy, a on nadal był, dopóki nie zrezygnował, żeby wystartować do Senatu, nadal był prezesem NIK. Ale oczywiście sytuacja wygląda tak, że rzeczywiście prezes Banaś, były publicznie postawione rozmaite zarzuty pod adresem prezesa NIK-u, ale też prezes NIK-u stawia zarzuty pod adresem Dobrej Zmiany, i tak patrząc z zewnątrz, to jest po prostu walka polityczna, a nie dociekanie prawdy i sprawiedliwości. Zjednoczona Prawica nigdy się nie obawiała oceny swoich działań i w kwestii ich zgodności z przepisami, i w kwestii ich efektywności. No niestety, rzeczywiście w ostatnich miesiącach można odnieść wrażenie, że pan prezes raczej podejmuje działania, które mają na celu pomóc mu wyjść z tej niedobrej sytuacji personalnej. Stąd jego ostatnie działania, jak sądzę, próby upolitycznienia tej sprawy, czy to poprzez zapowiedzi wzywania polityków Prawa i Sprawiedliwości przed oblicze kontrolerów, czy to aktywność w Senacie, gdzie próbował przekonywać, że jego zarzuty, czy ten akt oskarżenia, który chce prokuratura mu przedstawić, miałyby mieć związek z kwestiami, które dzisiaj próbuje
poruszać opozycja, sugerując, że miałoby dochodzić do jakichś nieprawidłowości. Jasno to zresztą zdementował w wczorajszym oświadczeniu minister Mariusz Kamiński, po raz kolejny podkreślając, że wszelka kontrola operacyjna jest zawsze pod kontrolą sądu. Sądy wielokrotnie zwracają się o wyjaśnienia, o uzupełnienia. Tutaj przepisy są jak najbardziej przestrzegane. Powiedział pan, że Zjednoczona Prawica nie obawia się żadnych kontroli. To dlaczego nie ma wsparcia Zjednoczonej Prawicy dla powołania komisji śledczej w sprawie Pegasusa? Ponieważ tu mamy do czynienia z próbą całkiem, można powiedzieć, sprytnego rozegrania sprawy przez opozycję, to znaczy przekonania opinii publicznej za pomocą faktu, że miałaby powstać komisja śledcza, że jest w ogóle jakiś temat, który owa komisja miałaby badać. Tymczasem i tutaj naprawdę warto przeczytać to trzystronicowe oświadczenie wszystkich naszych słuchaczy. Zachęcam Mariusza Kamińskiego. Bardzo, bardzo jasno wyłożone są najważniejsze kwestie tej sprawy. To, że służby walczące z przestępczością, to, że służby, które dbają o polskie bezpieczeństwo, mają możliwości inwigilacyjne, mają możliwości operacyjne, jest czymś naturalnym. To wynika z ustaw, które są w Polsce już od lat i niezależnie od tego, jakich narzędzi, jakich metod i technik używają, no to dzieje się to wszystko pod kontrolą sądów, zgodnie z przepisami. I robienie z tego zarzutu jest kompletnym niezrozumieniem funkcjonowania tej sfery życia. Jest zresztą właściwa komisja w Sejmie do tego. Sejm realizuje swoją rolę kontrolną. Komisja do spraw służb specjalnych, w której również opozycja ma swoich przedstawicieli. Tylko że ta komisja działa w sposób niejawny, zajmuje się kwestiami, które dotyczą tej sfery aktywności państwa i trudno w związku z tym, jak ona funkcjonuje, trudno tam robić spektakl polityczny. Stąd pomysł opozycji na powołanie zupełnie nieuzasadnione komisji śledczej. Ale jak czyta pan, czy słucha takiego szefa GRU-UNI, pana Kołodziejczaka, jeżeli on był podsłuchiwany Pegasusem, to jest znak zapytania, czy użycie takiej broni w stosunku do działacza ruchu, czy to jest uzasadnione, czy nieuzasadnione, albo jest pytanie, czy w ogóle można używać takiej broni w stosunku do kogokolwiek, chociaż służby oczywiście muszą dbać, kontrolować, ale ta kontrola, można postawić jakąś tamę tej kontroli i powiedzieć, dobrze, życie prywatne do końca nie powinno być kontrolowane. To tutaj mamy kilka kwestii, które oczywiście padają w sferze publicznej. Nie ma żadnych dowodów, że tak jest. Co więcej, ja jako poseł, jako polityk też nie dysponuję, bo nie powinienem dysponować nawet szczegółową wiedzą na ten temat. Co do samej zasadności korzystania z różnych narzędzi, to cóż, no, ta technologia idzie naprzód, również technologia, z której korzystają osoby będące w zainteresowaniu służb państwa, więc również technika operacyjna musi iść z duchem czasu. To, czy jakiekolwiek działania były podejmowane przez wobec pana Kołodziejczaka, szefa AgroUnii, trudno mi to ocenić. On tak twierdzi na podstawie, jak mówi, raportu kanadyjskiej organizacji, co prawda wczoraj już internauci zwrócili uwagę, że ten raport, który prezentował, twierdzi, że jego telefon miał być zainfekowany od wiosny 2019 roku, a numer seryjny tego telefonu wskazuje na model, który na rynek trafił dopiero we wrześniu tego samego roku. To jest chociażby niejasność, którą należy rozwiać. Plus do tego
Ja jednak zachowam zasadę ograniczonego zaufania tutaj, wiedząc, że kilka dni temu w publicznym medium społecznościowym, jakim jest Twitter, zwracał się do pana Kołodziejczaka Roman Giertych, oferując swoją pomoc w zbadaniu telefonu, i nagle tu się okazuje, że pan Kołodziejczak rzekomo miał być podsłuchiwany. To, że Roman Giertych ma poważne zarzuty karne i próbuje na niwie politycznej je osłabić, nie jest tajemnicą. No i do tego jeszcze musimy sobie zadać pytanie, jak to funkcjonuje, że no, dziwnym trafem jakaś organizacja, która jest ulokowana w Kanadzie, przy kanadyjskim uniwersytecie, tak co jakiś czas kolejne osoby w Polsce wskazuje jako rzekome ofiary inwigilacji. Wcześniej to był jeden z senatorów i właśnie pan Giertych. Teraz mówimy rzekomo o panu Kołodziejczaku i ktoś jeszcze chyba został wymieniony. No i to takie wrzutki zza oceanu, które mają destabilizować polską politykę. To, panie pośle, pytanie na koniec. Czy dzisiaj będzie procedowana nowy projekt ustawy dotyczący walki z pandemią? Z pewnością, bo wczoraj mówiła o tym pani marszałek, że ten projekt został złożony, był chyba na etapie analiz sejmowych, więc myślę, że dzisiaj z pewnością zajmie się nim Komisja Zdrowia. Pewnie więcej na ten temat będzie w stanie powiedzieć pan poseł Latos, jej przewodniczący. Zobaczymy, jakie będzie to tempo prac. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, miłego dnia. Radosław Fogiel, poseł i rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Za chwilę kronika paryska, ale zanim połączymy się z Piotrem Witem, przypomnimy państwu, że zrzutka trwa. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/. Wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/. Wspieraj Radio Wnet.